Ma na swoim koncie kilka płomiennych romansów. Gwiazda w latach 70. spotykała się z pewnym fotografem. Po krótkim czasie stwierdziła, że nie chce się z nim wiązać na stałe, więc postanowiła od niego odejść. Zrobiła to jednak w nieodpowiednim momencie. Była noc, ona leżała goła na hotelowym łóżku. Maryla Rodowicz jest ikoną polskiej sceny muzycznej. Od ponad 50 lat jest jedną z najbardziej znanych polskich gwiazd, a jej piosenki takie jak Małgośka czy Niech żyje bal znają pokolenia. Na podstawie jej barwnego życia mógłby powstać scenariusz do filmu. Gwiazda ma na swoim koncie nie tylko wiele zabawnych historii, ale i ognistych romansów. Prodowicz w wywiadzie dla Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego opowiedziała o burzliwej miłości z pewnym panem. Choć dziś traktuję tamtą sytuację jako anegdotę, to wtedy nie było jej do śmiechu. Miałam krótki romans z takim fotografem. Chciałam się z nim rozstać. Teraz już wiem, że takie rzeczy się mówi w odpowiednim momencie zaczęła swoją opowieść Maryla. Leżałam w łóżku goła i mu powiedziałam Właśnie się z tobą rozstaję. A on mi odpowiedział To ja ci nie oddam twoich ciuchów. Miałam następnego dnia samolot do Mediolanu na jakieś koncerty, ale patrzę, że na stoliku leżą jego kluczyki do Fiata. Więc się zerwałam, złapałam te kluczyki jak kretyn i wybiegłam na korytarz. Była noc. Wyznała Rodowicz. Niestety źle się to dla niej skończyło. Wokalistka chciała utrzeć mu nosa, dlatego postanowiła zabrać mu kluczyki od auta i odjechać. Jednak nie udało jej się przemknąć niezauważoną przez hotelowe korytarze. Gołą Marylę dostrzegła pokojówka. W grand hotelu są takie wnęki i dopiero drzwi. Ja się przytuliłam do ściany, ale szła, niestety, pokojówka. Nie wiem, co ona sobie pomyślała. Oczywiście on mnie gonił po tym hotelu. Odebrał mi kluczyki. Daleko nie uciekłam. W końcu wróciłam do pokoju, a on zniknął, powiedziała Maryla. Gwiazda nie mogła tak zostawić tej sprawy. Jej kochanek zniknął, więc następnego dnia postanowiła zgłosić się na policję, żeby go znaleźli, by oddał jej ubrania. Więc pojechałam na komendę. Oficer, całkiem przystojny, powiedział, że go znajdą. Siedziałam na komendzie, a oni go szukali po nocnych knajpach. Potem go znaleźli i przywieźli. I to było bardzo niemiłe. Na zakończenie dodam, że szalone przygody z fotografem to nie jedyne kontrowersyjne smaczki z jej młodości. Dziękuję, że jesteś z nami do usłyszenia.